Okej, okay, hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście Dobra. W Wygląda na to, że udało ci się Crysis 2. Przyciągnąć uwagę. Zawrócili wojsko z Wall Street. Okej. Okay. Teraz będziemy mieć szansę. Słuchaj, ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej będzie... może wejść przez dach. Tylko szybko. Kurde. Uhu. Kurde. Kurde, jak mogę tu... Czekajcie, spróbujmy inaczej zróbmy. Czekajcie, żeby... Dobra, wygląda na to, że udało ci się przyciągnąć ich uwagę. Zawrócili wojsko z Wall Street. Teraz będziemy mieć szansę. Słuchaj, ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej będzie... może wejść przez dach. Tylko szybko. O cholera! Zapomniałem. O Jezu. Czekajcie jeszcze raz. Dobra. Wygląda na to, że udało ci się przyciągnąć ich uwagę. Zawrócili wojsko z Wall Street. Teraz będziemy mieć szansę. Słuchaj, ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej Dobra. Będzie... może wejść przez dach. Tylko szybko. Nie wiem, czy mi się uda, ale... Uwaga! Naruszyłeś obszar o maksymalnym poziomie. Wypad. Dobra, czekajcie, na górze jeszcze jest chyba. Nie ma?
czekajcie, zróbmy tak, pyk, pyk. Dobrze. Nie da się. Mi tam każą wejść, czekajcie, jakby tu wejść. Chwila. Zastanówmy się. Czekajcie, pat, pat, pyk. Tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Tylko tędy, którędyś, tylko nie wiem jak. Czekajcie. Nikogo nie ma, idioto ty, kurde. Ja pierdzielę, co za ty. Tędy mam już. Wróć, nie w tej strony, z tej strony. Pyk, pyk, czekajcie. O cholero ty pierdzielona. No, co za typ? Ja pierdzielę. Pis. No nie, no. Dobra, wygląda na to, że udało ci się przyciągnąć ich uwagę. Kurde. Zawrócili wojsko z Wall Street. Teraz będziemy mieć szansę. Słuchaj, ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej będzie... może wejść przez dach. Tylko szybko. Dobra. O cholera. Pełny pancerz. Będą.
kurde, wypierniczaj. Wypadł. Paduwa. Kurde, i oni są, ja pierdzielę. Podła, śmieciulu ty. No nie. Okej, moi drodzy, witam, kurczę, powiem wam tak, skraszowała mi się gra i muszę od nowa zaczynać, wiecie? Zrozumiałem. Dobra, czekajcie, czekajcie. Jak by to załatwić, żeby ich...
O cholera! Ale by było, ja pikolę. Kurde, wypadł! Cholero ty! Wypad! Cholera! Dawaj, dawaj, dawaj! Kurde, biegnij! Kurde, no, no było blisko już tak! Kurde, dawaj, dawaj! Cholera! No i fajnie! Cholero ty pierdolone. Szmaragd 2, tu latu 3. I śledzimy sektor Alfa. Na dachu, latu 3, rozwarto. Zrozumiałem. Ostrożność się. Dobra, okej. Lecimy, lecimy. Dobra, mało mam, kurczę, powiem wam tego. Holender. Mało mam amunicji. Przede wszystkim. Ale dobra, może sobie jakoś poradzimy, tak myślę. Powoli. Wow. Ale ładne to. No dobra.
Słuchaj, nikogo nie zabija, jasne? Będzie mi potrzebne wsparcie techniczne przy nowej kołysce. Gotowy? No tak. No dalej. Ju! No. Nie strzelaj, człowieku! Jestem mi... zasilanie całego systemu. Ja przeskanuję kombinezon. Jasne! No, już tak. Się na to biorę. Tylko nie strzelaj! Złączono maskowanie. Dobra. Okej. Okay. Jezu. Otwórz te drzwi. Kim ty jesteś, Lockhart? Nieźle. Moi ludzie ganiają za tobą po całym Śródmieściu, blaszaku. A ty po prostu siedzisz sobie tutaj wygodnie. No. Tak, skrępowany na tyle, że nie musi być martwy. Prawda? Tak, ja. Ej, o co tu chodzi? Dowódco Lockhart, spocznij, dorobka. O co tu chodzi? Kurczę, teraz się poboję, pogubiłem z tym wszystkim, Holender. Bez kitu. Podnieść go! Leiden Gus, jakże mi miło. Miej go na oku. Tylko nie przesadzaj, gdy zacznie sprawiać kłopoty. Trzeba go będzie przesłuchać. Lepiej wyłącz zasilanie, zanim go stamtąd wyciągniesz. Z przyjemnością. Okej. Do twojej wiadomości, prorok. Ma być spokojnie i grzecznie. Przez całą drogę będziesz mieć przy skroni spluwę. Jeden fałszywy ruch i rozwalę ci łeb. Ruchy! Ej, ale wiesz, że ja nie jestem. Nie wkurwiaj mnie, prorok. Wstawaj i idź. Ale ja nie jestem prorok, idioto ty zrypany. O kurde, serio? Aż tak? To nieźle, powiem wam. Co się dzieje, Gul? Myślałam, że byłbyś szczęśliwy, kiedy wielka zła konspiracja w końcu mówiłem przyszła, mnie, żeby ci ujebać dupę. Ruch! Jezu, tak. Gdyby zobaczył cię teraz, pracujesz dla tych dni. No cóż, mój ojciec nie żyje. A teraz kurwa zamknij się. Ty też się zamknij. Myślisz, że jesteś taka sprytna, Tara? Zdajesz sobie sprawę, że to nie jest prorok, prawda? To tylko jakiś tłuk. Co to do cholery? Trzęsienie ziemi, Harvey, uważa, że... Pali się! Ja pierdolę!
Debilu, ty pierdzielony. Dawaj. No nie pchaj się, kudźwa ty. Zabierz go do pryzmatu, wprowadź go tam. Hargrave się nim zajmie. No na pewno. Wszyscy się wali. O ja pierdzielę. Uaj. To bolało. Kurde, co to w ogóle jest? Ja cię kręcę, co to jest? Co to jest do pana jasnego? What the fuck? Nie wiem, co... What the hell? O kurde. Jeden dostęp! Rozwalić go! Ogień odpolowy! Ognia! O ja pierdzielę! Systemy zasilania przeblokowane. Można kontynuować. O ja pierdzielę. Masakra. Kurde. Ledwo co daje radę chodzić z bohatem. What the hell? What the hell? Nie wiem, gdzie mam uciekać. Bez kitu, nie wiem, gdzie mam uciekać. O kurde, co jest? Ej, ja nie ogarniam już tego, ja pierdzielę. Bez kitu. Zakażenie powstrzymane. Uruchamianie głównych funkcji. Izolacja nosiciela tkanki mocy. Tkanka zatrzymana w głębokiej warstwie. Przetwarzana. Analiza nanoform. Włączono rejestr zgodności. Dobra. Analiza żywotności na lokalizatora w domu. Przetwarzamy. Okej, dobra, wczytuj.
kursant na Lingshan teoretycznie wciąż jest tajną misją USA. Prorok, będziesz moimi oczami i uszami. Utrzymanie członków drużyny przy życiu za wszelką cenę to poczucie lojalności, które doskonale rozumiem i pochwalam. Przede wszystkim masz jednak wrócić do mnie. W miarę możliwości dostarcz mi próbki. Jeśli ci się nie uda, wróć w jednym kawałku i zdaj raport. Najważniejsze są teraz dane. Nanosystemy. Ale mamy już bardzo niewiele czasu. Pora, aby rasa ludzka w końcu się obudziła. Odzyskiwanie systemów. Czynniki żrące odizolowane. Co to jest? Podstawowa funkcjonalność ograniczona. Przestawianie systemów zasilania. Proszę czekać. Dobra. Odbieram sygnał z twojego kombinezonu. What? Słaby, ale póki co wystarczy. Chyba jeszcze się nie znamy. Jack Hargrave. Do usług. Nathan Gould na pewno wspomniał ci moje nazwisko. Podejrzewam jednak, że nie miał o mnie nic dobrego do powiedzenia. Ale mamy teraz na głowie ważniejsze sprawy. Musimy cię uzbroić i we wszystko wtajemniczyć. Cóż, stoisz właśnie tuż obok zwyrodniałego serca tutejszej biurokracji. Wydawałoby się, że wyrzucenie stąd wszystkich polityków poprawi nieco atmosferę. Niestety, ich miejsce zajęło coś równie niedobrego. No ale czemu miałbyś mi wierzyć na słowo? W końcu na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Idź i sam się przekonaj. Pomogę ci najlepiej, jak potrafię, ale musisz przebić się do tego brudnego, zwyrodniałego serca. Znajdziesz tam coś, co będzie ci potrzebne. Dobra. Systemy zasilania przekierowane. Można kontynuować. Znajdź wejście do rynku. Przedostań się przez plac. Wszelkie objawy choroby należy natychmiast włożyć. Okej, kurde. Po prostu je wziął. Ale ja świetnie się czuję. Kurde, boję się tu iść. Wygląda na to, że VIP-y zostały tu potraktowane tak, jak trzeba. No... No tak. Byłem w tym miejscu podobnym do tego, powiem wam szczerze. Dobra, mam. Dobra, jestem w miejscu. Sprzątanie. Genialne, prawda? Pomyślcie o argentyńskim kryzysie zbyt lat 2 lata temu. Albo epidemii w Wielkiej Brytanii w poprzednim stuleciu. Problemem nie była likwidacja zwierząt. To akurat było łatwe. Dobra. Problemem było usuwanie zwłok. Co zrobić z milionami gnijących trucheł? Teraz już... Tędy? Nie, tędy nie przejdę. Na dół muszę wejść, okej. Ale ja tu byłem już, czekajcie chwilę. No nie wiem, czy ja tu byłem. Czekajcie, bo ja tu byłem już. Ja stąd wyszedłem. Czekajcie chwilę. Pogubiłem się już. Bez kitu, pogubiłem się już z tym wszystkim, powiem wam szczerze. Tędy.
tutaj. Tak, widzisz, wszystko jest częścią jednego systemu przetwarzania biomasy. Po co? Cóż, to wielka niewiadoma. Obrzydliwe, z pewnością, lecz również fascynujące. Cholera! Wypad! Wypad! Wypierdzielać! Głupie kurde stwory, ja pikole! Wypad! Wypierdzielaj! Tu Radio Wolny Manhattan! O Jezu! Co teraz planują? Nie wystarczyło instalanie naszego miasta armią zbirów. Teraz mamy jeszcze doniesienia o eksperymentalnym sprzęcie wojskowym na ulicach. Sprzęcie poza jakąkolwiek kontrolą. Ludzie ze śródmieścia zdołali przebić się przez blokadę medialną. Mają dla nas straszliwe wieści. To był taki robot jak jakiś... Dobra. Gdzie ja mam iść w ogóle? Zdaje się, że z twojej obecnej pozycji widać fragmenty budowli obcych. Statek, który został dziś zestrzelony przez pilotów Lukarda, musiał na mocno wrócić. Zobaczyć, że pomóż mu walczyć coś, ja wierzę. O cholera! Cholera. Czy tam lecieć aż? O ja pierdzielę. O my god. Cholera, idę tu. Wypad! O ja pierdzielę! Jest! Udało się, świetnie. Świetnie, udało się, brawo. Obawiam Dobre. Się, że mam złe wieści, synu. Departament Obrony planuje zbombardować Tamerę Usona i zatopić miasto, żeby zlikwidować Zebidy. Pomimo moich protestów, ten szaleńczy plan zostanie najprawdopodobniej wprowadzony w życie.
Nie chcę, żebyś znajdował się pod ziemią, gdy do tego dojdzie. Okej. Alcatraz, musisz jak najszybciej dostać się do samego środka budynku obcych, a potem szybko stamtąd wyjść. Nie mamy wiele czasu. Dobra, okej. Dobra, okej, okej, fajnie. Dobra, niech się tu wczyta. Dobra. Nie chcę używać jakichś głupich porównań do ziemskiej fauny, bo zacznę jeszcze brzmieć jak Nathan Gould. Ale mamy do czynienia z czymś na kształt zbroju owadów. Prawdopodobnie natkniemy się w tych tunelach na tych obcych. Znajdź Reevesa i jego ludzi. Straciłem z nimi kontakt, kiedy weszli do metra. I pamiętaj, miej się na baczności bez przerwy. Chcę, byś wyszedł z tego cało. Okej. Wypierdzielaj, cholero ty. Kurde no, co za typ, ja pierdzielę. Co za mazało, ja pikole. Dobra. Nie chcę używać jakichś... Dobrze, moi drodzy, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale i cóż. Cześć.